odzyskaniu niepodległości wśród polskich elit konkurowały dwie koncepcje kształtowania granic młodego państwa. Pierwszą, która otrzymała nazwę koncepcji inkorporacyjnej, reprezentował Roman Dmowski i zakładał on stworzenie państwa jednolitego narodowościowo, którego granice na wschodzie opierałyby się o Berezynę z Pomorzem Gdańskim, Wielkopolską, Górnym Śląskiem i większością Prus Wschodnich. Państwa, gdzie mniejszości ulegałyby przymusowej asymilacji lub miały być zmuszone do emigracji, tak jak Niemcy czy Żydzi. Drugą koncepcję, która otrzymała nazwę federacyjnej, reprezentował Józef Piłsudski i zakładała ona stworzenie za wschodnią granicą bloku państw narodowych złożonego z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi, które dla Polski miały stanowić formę buforu przed Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, a współpraca między nimi i Polską miała zabezpieczyć wszystkie te kraje przed dominacją bolszewików. W sprzyjających okolicznościach współpraca ta miała przyjąć formę federacji, czyli państwa złożonego z kilku krajów, które wewnętrznie zachowują autonomię, jednak mają wspólny rząd. Granica zachodnia miała być ustalona na konferencji pokojowej w Paryżu. Odrodzone państwo polskie od początku musiało kształtować swoje granice w ogniu walk. Na wschodzie sytuacja była o tyle trudna, że w XIX wieku na Ukrainie czy Litwie obudziły się silne nacjonalizmy dążące do powstania własnych, niepodległych państw. Musiało to doprowadzić do konfliktów ze społecznościami polskimi zamieszkującymi tereny, które pragnęły przyłączyć do nowo powstającej Polski, a które to Litwini czy Ukraińcy uważali za swoje własne. 1 listopada 1918 roku austriaccy żołnierze narodowości ukraińskiej opanowali główne ośrodki Lwowa, ogłaszając powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. To spowodowało kontrakcję ludności polskiej i polskich organizacji konspiracyjnych. Rozpoczęły się walki. Z racji tego, że większość dorosłych mężczyzn znajdowała się na wojnie, polskie oddziały składały się przeważnie z młodzieży szkolnej, często nieletniej, stąd obrońców miasta określano mianem Orląt Lwowskich. Pod koniec listopada do Lwowa przebiła się polska odsiecz. Jednak walki w Galicji Wschodniej trwały jeszcze do lipca 1919 roku, kiedy to dzięki wsparciu Błękitnej Armii oraz oddziałów wielkopolskich udało się wyprzeć Ukraińców za rzekę Zbrucz. Oficjalnie ziemie te zostały uznane za część państwa polskiego przez zachodnie mocarstwa w marcu 1923 roku. We Wielkopolsce nadal utrzymywała się administracja pruska, a o przyszłości tych ziem miała zadecydować konferencja pokojowa. 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Paderewski. Jego przybycie wywołało ogromny entuzjazm ludności, a na ulicach pojawiły się polskie flagi oraz flagi państw Antanty. W odpowiedzi 27 grudnia Niemcy zorganizowali przemarsz przez Poznań oddziałów wojskowych, co miało być manifestacją siły i gotowości zbrojnego stłumienia ewentualnych rozruchów. Żołnierze wtargnęli do kilku budynków publicznych, zrywając polskie flagi, a ustawione karabiny maszynowe otworzyły ogień w stronę hotelu Bazar, gdzie zatrzymał się Paderewski. Na ulicę wyszły polskie oddziały i powstanie stało się faktem. W ciągu kilku dni udało się opanować większość Wielkopolski. Na skutek nacisku Francji walczące strony podpisały rozejm w lutym 1919 roku. Formalnie Wielkopolska powróciła do Polski na skutek podpisania traktatu wersalskiego w styczniu 1920 roku. Na mocy tego samego dokumentu przyznano również Polsce Pomorze Gdańskie. Symbolicznym przejęciem tego obszaru stały się zaślubiny Polski z morzem, jakie miały miejsce 10 lutego 1920 roku w Pucku, a których dokonał generał Józef Haller, wrzucając do morza srebrny pierścień z orłem. Gdańsk decyzją mocarstw został uznany za wolne miasto, które znajdowało się pod zarządem Ligi Narodów. Jednak władze miasta z biegiem czasu coraz wyraźniej dążyły ku Niemcom. O losie Warmii i Mazur miał zadecydować plebiscyt. Przeprowadzono go w lipcu 1920 roku i zakończył się on zdecydowaną porażką Polski. Na podstawie rozejmu z 11 listopada niemieckie oddziały okupujące tereny dawnego Cesarstwa Rosyjskiego miały zacząć je opuszczać i wycofywać się na zachód. Za wycofującymi się Niemcami postępowali bolszewicy, zajmując kolejne tereny, w tym Wilno. Na tym tle doszło do pierwszych starć polsko-bolszewickich w lutym 1919 roku, kiedy to Polacy zatrzymali dalszy pochód bolszewików na Białorusi. Wiosną 1919 roku oddziały polskie przeszły do ofensywy, wypierając bolszewików z Białorusi i Litwy, odbijając Wilno.
W styczniu 1920 roku polskie oddziały wspólnie z łotewskimi zdobyły Dyneburg, który przekazano Łotyszom, by zachęcić ich do idei wspólnej federacji. W kwietniu 1920 roku Piłsudski zawarł sojusz z atamanem Symonem Petlurą, przywódcą drugiego państwa ukraińskiego, Ukraińskiej Republiki Ludowej. Petlura przegrywał walki z bolszewikami i sojusz z Polską był dla niego ostatnią deską ratunku. Polacy nie zawarli tego sojuszu bezinteresownie. Po pierwsze, URL uznała prawa polskie do Galicji Wschodniej, co wielu Ukraińców uznało za zdradę. Po drugie, w przygotowanej umowie handlowej Polacy zapewnili sobie ogromne wpływy gospodarcze na Ukrainie, w tym koncesje na wydobycie rudy żelaza oraz dzierżawę wolnocłowych przystani w portach czarnomorskich. Efektem polsko-ukraińskiego sojuszu była wspólna ofensywa w maju 1920 roku, w efekcie której zajęto Kijów, ale nie udało się rozbić wojsk bolszewickich, gdyż wycofały się one na wschód. Polsko-ukraińska akcja, mimo sukcesu militarnego, postawiła państwo polskie w roli agresora i spowodowała wzrost opinii antypolskich w społeczeństwach zachodnich, co zostało dobrze wykorzystane przez bolszewicką propagandę. Równocześnie polska agresja pomogła bolszewikom zmobilizować rosyjskie społeczeństwo do walki z Polską. 14 maja bolszewicy ruszyli do kontrofensywy na Ukrainie, stopniowo zmuszając Polaków do odwrotu. Sytuację pogorszyło wprowadzenie do walki w czerwcu 1920 roku armii konnej pod dowództwem Siemiona Budionnego, która szybkością swoich działań uniemożliwiała kolejne polskie próby ustabilizowania frontu. Jednak prawdziwa katastrofa wydarzyła się na Białorusi, gdzie 4 lipca do ofensywy przeszły wojska marszałka Duchaczewskiego. Polski front się załamał, a odwrót miejscami zamienił się w paniczną ucieczkę. Po 2 tygodniach bolszewicy znaleźli się w centralnej Polsce. W sierpniu czołówki ich wojsk podchodzą pod Toruń i Włocławek. Komuniści przekonani o rychłym pokonaniu Polski powołują Polską Republikę Sowiecką. Polskie władze poprosiły mocarstwa zachodnie o pośrednictwo w rozmowach pokojowych, jako wstępne warunki proponując ustalenie wschodniej granicy na tzw. linii Karzona, czyli wzdłuż linii trzeciego rozbioru. Ostatecznie rokowania polsko-bolszewickie prowadzone w Mińsku nie przyniosły efektu, gdyż bolszewicy przekonani o własnym zwycięstwie dążyli do całkowitej likwidacji Polski. W sierpniu 1920 roku bolszewicy podchodzą pod Warszawę. Z każdym kilometrem jednak polski opór tężał. Zagrożenie niedawno odzyskanej niepodległości obudziło w umęczonym wojną społeczeństwie nowe pokłady determinacji. Zdobyło się ono na ostatni ogromny wysiłek, organizując i ekwipując kolejne oddziały. Tymczasem na froncie polskie dowództwo szykowało się do walnej bitwy. Generał Tadeusz Rozwadowski pod kierownictwem Józefa Piłsudskiego przygotowali plan kontruderzenia. Rozpoczęło się ono 14 sierpnia od ataku broniących się pod Warszawą wojsk generała Władysława Sikorskiego. 16 sierpnia znad Wieprza na skrzydło wojsk bolszewickich ruszało uderzenie wojsk osobiście dowodzonych przez Piłsudskiego, zmuszając wojska Tuchaczewskiego do panicznego odwrotu spod Warszawy. Dzięki temu zwycięstwu udało się uratować niepodległość Polski. 31 sierpnia doszło również do przełomu na południowym odcinku frontu. W bitwie pod Komarowem, w pobliżu Zamościa, w największym starciu jazdy w wojnie polsko-bolszewickiej, Polakom udało się pokonać i zmusić do odwrotu armię konną Budionnego. Finałem wojny była zwycięska bitwa nad Niemnem we wrześniu 1920 roku, w której pokonano i całkowicie rozbito odtworzone przez Tuchaczewskiego siły bolszewickie. Po tej klęsce poprosili bolszewicy Polaków o rozejm. Rokowania pokojowe prowadzone w Rydze kończą się podpisaniem 18 marca 1921 roku pokoju kończącego wojnę polsko-bolszewicką. Na jego mocy ustalono granicę polsko-bolszewicką na linii drugiego rozbioru. Oba państwa zobowiązały się nie ingerować w stosunki wewnętrzne sąsiada. Zrzeczono się wzajemnie odszkodowań, a bolszewicy zobowiązali się zapłacić 30 milionów rubli w złocie. Zobowiązali się również zwrócić zagrabione przez Rosjan dzieła sztuki. Polska uznała panowanie bolszewików na Ukrainie i Białorusi, co oznaczało wycofanie się z sojuszu z Petlurą. W wyniku postanowień tego pokoju poza granicami Rzeczypospolitej znalazło się około 1 miliona Polaków. Ostatnim akordem walk na wschodzie był tzw. bunt Żeligowskiego. W lipcu 1920 roku bolszewicy zdobyte przez siebie Wilno przekazali Litwinom. Oni ustanowili to miasto swoją stolicą, a Polacy pod naciskiem mocarstw zachodnich i niekorzystnego obrotu zdarzeń na froncie musieli ten stan rzeczy uznać. Sytuacja uległa zmianie, kiedy bolszewicy przegrali zmagania militarne.
Wtedy to w październiku 1920 roku generał Lucjan Żeligowski na rozkaz Piłsudskiego zbuntował się i rozpoczął marsz na Wilno, które bez walki opanował. Ogłosił tam powstanie niepodległego państwa, Litwy Środkowej, która po przeprowadzeniu referendum została w 1922 roku przyłączona do Polski. Górny Śląsk, mimo tego, że od czasów średniowiecza znajdował się poza państwem polskim, to nadal zachowywał sporą populację uważającą się za Polaków. Oni w oczywisty sposób ciążyli w stronę państwa polskiego, które również było tym zainteresowane ze względu na potencjał gospodarczy tych terenów. Napięcia między społecznością polską i niemiecką doprowadziły do wybuchu w 1919 roku pierwszego powstania śląskiego i w 1920 roku drugiego powstania śląskiego. Oba zrywy Niemcy stłumili. O losie Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt zaplanowany na marzec 1921 roku. Jego wynik nie był dla Polski korzystny. Większość terytorium przyznano Niemcom. Przywódca miejscowej ludności, Wojciech Korfanty, zarządził w maju 1921 roku strajk generalny, który przerodził się w trzecie powstanie śląskie. Krwawe walki zakończyła interwencja mocarstw zachodnich, które dokonały ponownego podziału spornego terytorium. Polacy otrzymali 1/3 obszaru plebiscytowego z większością przemysłu. Ostatnim obszarem, o który przyszło Polakom walczyć, był Śląsk Cieszyński. Zamieszkały w większości przez Polaków od średniowiecza, był jednak poza granicami Polski. W listopadzie 1918 roku Polacy i Czesi podzielili teren z uwzględnieniem podziałów etnicznych. Jednak w styczniu 1919 roku Czesi rozpoczęli działania zbrojne, które zostały jednak powstrzymane interwencją mocarstw zachodnich. Ostatecznie w lipcu 1920 roku sporny region podzielono po połowie. Cały okręg przemysłowy pozostał jednak po stronie czeskiej. Równie niekorzystnie przebiegł dla Polski podział spornych terytoriów na Spiszu i Orawie. Sprawa Śląska Cieszyńskiego położyła się cieniem na całych stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Ostatecznie granice polskie zostały uznane przez zachodnie mocarstwa w marcu 1923 roku. Polska obejmowała wówczas 390 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczyła 27 milionów mieszkańców. Było to szóste państwo pod względem obszaru w Europie.